Here we go, Danny. Dobrze, no co teraz mamy do zrobienia? Czy będzie jakaś misja, albo z dwie? Beret? Co za beret? Co to za beret jest? Koncentracja na strzała w głowę. Zwiększenie obrażeń zadawanych strzałami w głowę. Aha. Beret rewolucjonisty. Mamy wszystko rewolucjonisty. Cały strój. Tak, zwiększenie odporności na amunicję do zwalczania celów miękkich, przeciwpancerną i wybuchową. Szybsze rozpoczęcie regeneracji zdrowia po otrzymaniu obrażeń. Zwiększenie szybkości ruchu po odniesieniu obrażeń i znaczne zwiększenie ręcznej regeneracji zdrowia. No, ciekawy zestaw. To sobie go poużywamy w takim razie. Rozmawiaj z Juanem. Jesteśmy Isla de León. Nie widać nic nowego. Trochę złomu nie zaszkodzi, a nie mogę tutaj sprawdzić broni. How about you make me one of those supremos? Sure, I can do that. I'll call it La Espada. That's fucking original. It'll be small, but angry. And it'll spray knives and smell like a horse. Does anyone like you? Możemy porozmawiać, Juan? You want to know why I followed Clara? She had a vision. It's because she's nothing like me. There are too many Juans in this world. Too many Antons, and maybe too many Dannys. There will never be enough Claras. Danny, you ready to break a country? Last time I was on a bull ride like this, Clara told me I should go work in a Yankee supermarket. She was fucking with you, Danny. She knew exactly who you are. She also told me that she would never live to see her vision of Yara. Clara did everything with eyes wide open. She knew what she was signing up for. She should be here instead of me, but... You're allowed to miss her, Danny. Just don't get lost in the clouds. We take Esperanza for Clara. Viva Libertad! Viva fucking Libertad! Czy to są bomby? Tak. It's beautiful, isn't it? Zaminowali wodę. Siły specjalne Castillo, no to od razu jest Saigon. Dobra. Mamy ich z głowy. Kto mnie tu widzi? Ktoś mnie widzi, a ja jego nie widzę.
Jest i snajper, okej. Tutaj jeszcze jest jakaś osoba. Że całkiem możliwe, że za płotem. Dobra, to będziemy mogli uzupełnić amunicję. Eyes open, Paolo. Always. Time to pay el presidente a visit. Radio Libertad is live from Esperanza, Danny. Copy, Paz. Are you good? I'm dehydrated and I'm scared shitless. But you know, revolution and stuff. He's fine, Danny. Don't you worry. We're cooking up a sweet soundtrack for destruction. Let's speak some truth. You won? I copy, Yelena. We've cleared the perimeter. La Morale has your back. And Libertad is fucking grateful. Monroe would have fucking loved this, Danny. Batter up, Yelena. Batter up. Danny, you ready? Ready as I'll ever be, Lucky. Never thought I'd be storming the capital twice in a lifetime. It'll be chaos, Danny. The likes of which you've never seen. But take a moment. This is history. And if by some miracle you reach that tower, remember, the war is only over when we are all free. No dobra, mamy ich oznaczonych. Kurczę, nie mogę go trafić. Dobra, jest jeszcze jeden tam. O, gdzieś medyk jest. Tutaj, ci są bardzo wytrzymali. Może ktoś z góry strzelać? To jest drabina. O, w mordę. Jak on mnie nie zauważył, to ja nie wiem. Jest tu jeszcze wejście na wyższy, piętro. Jeszcze chyba jeden. Nie wiem, czy on wrócił na górę. No dole jest. Tylko gdzie? Kurde, czołg. Do diabła ciężkiego.
kurde, jak? Dobra, temu go rozwalimy. Cholera jasna. Dobra, tutaj jest od razu skrzynka z amunicją. Dobra, na górze jest z RPG. Przynajmniej był przed chwilą. Został zabity. Nie wiem, gdzie jest ta skrzynka z amunicją. Nie zauważyłem jej. Dobra, jest. Zaraz się wrócę po tą skrzynkę. Chyba, że spróbuję gdzieś to. A tutaj te są. Kurczę, Supremo jeszcze nie mamy gotowego. Lucky mama, we need to get to the Torre de Leon. What are we waiting for? Kurde, myślałem, że na górze jest. Dobra, mamy Supremo. Tu będą pewnie. I see it. Rocky Mama, watch his back. I'll keep him in one piece. I promise. Jeszcze gdzieś tu jest jeden. I odeputa. Amunicja. Lecimy dalej. Esperanza! Radio Libertad is here with the real voice of Yara. We have freed your airways and now we're here to free you. Unless your name is Anton Castillo. Tell her I'm on my way. We have to keep pushing. Rise up, Yara! Rise up! Fuck yeah, you two! You hear that, Castillo?
Oj. Masz. No właśnie, resupport do diabła. Jezu, no właśnie, zawsze mnie podpalą. Gdzie jest chopper? Helikopter. Nie widzę go. Kurczę, jest tu jeszcze jakiś przeciwnik. Tam jest. Dobra, zejdziemy do niego. Bardzo bystry jest. Anton's tower, la torre de fucking León. Time to slay the lion. He's quiet. The small soldados knew to run. It's just the fanatics and the true believers now. Careful, Danny. He's going to be protected by his best. Doesn't matter. Anton is backed into a corner. Just be ready for anything. What? It's okay. School is over. See, si, see. Si. And now it's graduation. I'll see you at the top, guerrilla. No dobrze. Czeka na mnie ostatnim piętrze, a ja nie chcę się spóźnić. Czy to będzie jakaś większa rozpierducha? Może ktoś tu na nas czekać. It is time for all true Yarens to stand up and defend their future. Soldiers, Yara has given you everything. Now give everything for Yara. Here! Zdążyli usłyszeć komunikat. W ostatniej chwili go zabiłem. Oj, jest. A to jest kurna automatyczne.
Nie. Wydawało mi się, że to był hełm, a okazało się, że nie. Kolejna automatyczna wieżyczka. Come mierda! Dobra, udało się. A, oni tam pewnie na górze biegają. I mógłbym tam się dostać z tego, co widzę, kotwiczką. Ale są te schody, dobra. Tu nie możemy przejść. A, dobra, tutaj jest ten. Kurde, co jest grane? Nie bardzo wiem, czemu nie mogłem tego zestrzelić. The terroristas are at the gates. You and I will stop them together. Yes. Protect your country. Protect your president. Sniper gdzieś tu jest. Tam na górze jeszcze biegają. Z dwóch stron ich słyszę. Czy ten dostał? What? O, teraz dostał. Mierda!
Czemu ja mu strąciłem hełm? Boże, ile ich tu jest? Do groma. Ich tu biega. Tutaj jest, kurczę. Też go nie zauważyłem. No nie. Te granaty rzucają. Nie wiem za bardzo, kto tu strzelał i skąd. Najbardziej nie lubię tych z miąteczami ognia. Panikowałem. Jest. Uwierzcie mi, że spanikowałem. The way to Castillo. Tu jest. Myślicie, że to wszyscy? Chyba nie, jeszcze ktoś tu jeszcze gada. Kurde, dobrze, że się nie zorientował, z której strony. No jak wie, że się palę, to biegnie to. Nie myślicie chyba, że oni się non-stop tu spawnują? Może ciągle oni, kurczę, wbiegają? Do tego budynku, dlatego. You have killed thousands, set my city on fire, destroyed the dream of paradise. All that stands between you and the throne is me and my son. I'm no dictator. Lies. You are not Clara. Yara is burning, and you don't put out fires with free elections. He's about the same age I was.
when the Garias murdered my father. I never thought that you would have to face what they put me through. I'm sorry, Diego. You are my lion. Everything that I did to make you stronger. You are not going to kill him. He's gonna die anyway. Last lesson, Mio. There is one thing in life that will always be true. Do you know what that is? Death. See? You will protect him from your friends, from the monsters. He'll be safe. I promise. Lies. Diego! No! Everything's gonna be all right. Don't move, Chamaco. It's okay, Danny. Don't talk. You smell that? That's the stink of fucking victory! Juan, he shot Diego in the fucking chest. Oh, you gotta be kidding me. Forget the kid, Danny! Fuck you, he's bleeding out. Was he hit in the heart, Danny? Is he breathing? Lucky, I don't know. There's too much blood. Don't move, Danny. We're coming up. Come on, Diego. Stay with me, Chamaco. It's okay. It's okay, Danny. You were the lucky one. No. No. Move, Danny! Lucky, what's happening? I don't want to be the one to say this, but... what do we do now? Yara needs a leader. Until we can hold elections. There's only one person I trust in this room. You better not say yourself. Yara is yours, Danny. Lo siento. No, it's not. I'm not a politician. Clara was. Maybe you are. The only reason we are standing here is because we didn't wait for one person to solve all our problems. When tyranny is law, revolution is order. Where are you going? Yara's yours. Don't fuck it up. Nie spodziewałem się takiego zakończenia, kurka wodna. Wiem, że Diego przeżyje i... no i coś się zmieni. W jego podejściu. A przede wszystkim, że będzie żył. To fallen heroes. To her Yara. You know, Danny, there's never gonna be an election. There's plenty of Castillo's friends out there who want to make sure of that. You want to go hunting? It's like I'm looking in a fucking mirror. Once a guerrilla. Always a guerrilla. I ever tell you the story of the time Santos smuggled me into Uganda so I can steal him a goddamn zebra? Yes. Angry motherfuckers. But that didn't stop me, Danny. Just gives me confidence. Powiem szczerze, że byłem przygotowany na inne zakończenie, że Castillo umrze i coś jeszcze będzie z tym, z jego synem. Jakieś misje.
Okazało się, że no zaskoczony jestem zakończeniem, że kurde go zabił, no. Niedobrze. Dobra, czy jeszcze coś będziemy mieli? Okazję zobaczyć. Libertad, thanks you for your support. And I come bearing good news. Our Ribeiro supply has tripled. You know, he's so sad about that Castillo kid. I mean, what his papa did. Wow, that is crazy. Man, a tragedy. Well, you know, some people are just sick in the mind, hermano. They're out of control. Same time next week. Well, you can bet your life on it. Yeah. No dobra, ale... Czy to miało tak wyglądać? Czy jakaś scena nam uciekła? Że powiedziawszy, to nie wiem. Powstanie rozpoczęte. Wytwórnią kwasu McKay Global. What? Job's not done, Aceri. You said it first, Danny. Anton's dead, but his army's still out there. They're the insurgents now. Feels like every week we got fresh targets to take down. No rest for the wicked. The beauty of revolution, Danny, is never over. I oczywiście wzrosła liczba żołnierzy. Tutaj mi bazę FND. Zobaczmy, co w ogóle na mapce. A, pokazały się rzeczy, których jeszcze nie ukończyliśmy. To są chyba punkty, których nie zdołaliśmy odkryć. A teraz się zaznaczyły. Stryknijmy jeszcze tę operację specjalną i czarny rynek. Dostępna jest jedna nowa operacja. Ok, czyli po fabule się odblokowała. Dobra, to wygląda na to, że jeszcze będziemy mieli na kilka odcinków co robić. A ja w tym momencie będę kończył. No kurde, myślałem, że trochę inaczej to będzie wyglądało, że przynajmniej z jedna, dwie misje będą jeszcze po śmierci Castillo, że nie zabije swojego syna. Co tydzień jakaś prowincja zostanie odbita przez wojska Castillo. Wykonaj cele powstania, żeby poznać miejsce pobytu przywódcy powstania. Likwiduj przywódcę powstania. Aha. I to będzie taka aktywność. To z jedną sobie zrobimy. Może, ale nie teraz. Tylko w następnych odcinkach, żeby zobaczyć, jak to się będzie odbywało. Bo pewnie to niekończąca się akcja będzie. Że co chwila jakiś tam teren zostanie odbity i będzie można sobie grać i grać. No dobra. To dziękuję, że tutaj byliście. Już będę kończył. Do zobaczenia następnym razem.